Witam na kanale Kantlor. Dziś zapraszam na drugi odcinek z mojej serii na kanale, czyli Polscy Bohaterowie Piłki. W tym filmie opowiem Wam o Ernestie Wilimowskim. I trochę się zastanawiałem, czy na pewno ten film nagrywać, bo w końcu fakt. Urodził się w Polsce, w karierze juniorskiej grał w Polsce, był z Polską na dwóch mundialach. W tej młodej dorosłości, na początku swojej kariery seniorskiej grał w Polsce, no ale potem jak się zaczęła II wojna światowa, czyli 1939 rok, to grał już, zamieszkał w III Rzeszy, grał dla III Rzeszy, no i w Polsce o nim zapomniano. Ale uznałem, że tak, że był bardzo dobrym piłkarzem, z dużymi umiejętnościami, był z Polską w końcu na dwóch mundialach, czyli to musiały być co najmniej 5 lat w reprezentacji Polski. No i jednak uznałem, że był na tyle jakby, był na tyle Polakiem, bo w końcu seria nazywa się Polscy Bohaterowie Piłki, że jednak postanowiłem, że to dobry gość, dobry człowiek do takiej właśnie serii. A więc już nie przedłużając, zaczynajmy. Urodził się 23 czerwca 1916 roku w Katowicach przy ulicy Barbary 5a. W juniorach grał klubie Jedynka FC Katowice, ale nie wiadomo od kiedy do kiedy. Karierę seniorską rozpoczął w wieku 18 lat w ruchu Wielkie Hajduki. Dziś ten klub jest znany bardziej jako ruch Chorzów. W latach 1934-1939 grał w ruchu. I skończył tam grać, jak zaczęła się II wojna światowa. Potem, gdy Niemcy zaczęli uciekać przed Rosjanami do Niemców, po prostu Ernest Wilimowski zamieszkał z nimi, cofnął się razem z nimi. W Polsce o nim zapomniano, on zaginął w Polsce i w Polsce uznano go za zdrajcę. Już nigdy więcej do Polski nie wrócił. W 1939, właśnie gdy rozpoczęła się wojna, grał dla Bismarck Hutter SV. W latach 1939-1940 grał w Eins FC Katowic. Jak słyszycie podobieństwo między Eins FC Katowic a Jedynką FC Katowice, to macie rację, nie dziwię się Wam, bo to był ten sam klub, tylko w trakcie wojny po prostu Niemcy najechali stopniowo na Gdańsk, Warszawę i Dolny i Górny Śląsk, dlatego Katowice należały wtedy, no były w Polsce, ale należały do Polski, napadnięto przez Niemcy, więc no można było wtedy powiedzieć, że Katowice to było niemieckie miasto, dlatego też można powiedzieć, że był to też niemiecki klub. W latach 1940-42 grał w PSV Chemnitz, w latach 42-43 grał w TSV 1860 Monachium. Obecnie ten klub gra w trzeciej lidze niemieckiej. W latach 1943 grał w Molders Krakau, w 1944 wrócił do Eins FC Katowic. Ciągle oczywiście trwała II wojna światowa. W 1944 grał też dla Karlsruher FV. W 1946 grał w SG Kassel i w SG Merseburg. W latach 1946-48 grał dla SG Chemnitz West. W tym samym czasie, bo w 1947 grał jeszcze w dwóch klubach, SG Babelsberg i Hameln 07. W latach 48-49 był zawodnikiem Augsburga, który obecnie gra w Bundeslidze, rywalizuje z takimi zespołami jak Bayern, Borussia, Schalke, RB Leipzig i Bayer Leverkusen. W 1949 był na chwilę we Francji, w RC Strasbourg, ale nie zagrał tam żadnego meczu. W latach 1949-1950 był zawodnikiem Offenburger FV. W tym klubie był jednocześnie trenerem. W 1951 grał w FC Singen 04.
w latach 1951-55 grał dla VfR Kaiserslautern. Ostatnim klubem Ernesta Wilimowskiego w latach 1956-59 był Kechler FV. Jak już przeszliśmy przez całą karierę Ernesta Wilimowskiego, muszę właściwie dopowiedzieć tą ciekawostkę, o której być może już słyszeliście, że był pierwszym zawodnikiem, który strzelił 4 gole na Mundialu. Było to w roku 1938. Grał wtedy dla Polski w meczu z Brazylią, niestety przegranym po dogrywce 6-5. My strzeliśmy 5 goli i z tego aż 4 strzelił Ernest Wilimowski. Zmarł spokojnie 30 sierpnia 1997 roku. Na pogrzebie pojawili się oczywiście rodzina, znajomi, a także delegatura Niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Jak już mówiłem w trakcie odcinka, że porzucił Polskę, można tak to nazwać, porzucił Polskę na początku II wojny światowej, już po wojnie i w trakcie wojny grał w Niemczech, no to chyba normalne jest, że powiem, że na pogrzebie nie było nikogo z Polski, prawda? Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i czekajcie na następne na kanale Kantlor. Do zobaczenia!